Zoga Face, wersja ulepszona. Mam dla Was ćwiczenie twarzy, które jest doskonałe i za nie ogromna wdzięczność twórcom Zoga Face. Ćwiczenie jest świetne, dlatego że będzie ćwiczyło najpierw całą, niemalże połowę naszej twarzy, potem drugą. Będzie to robiło w sposób o tyle sprytny, że mięśnie będą pracowały w stanie wydłużonym, czyli likwidujemy nieestetyczne i marszczące naszą twarz przykurcze, a zarazem mięśnie dostają to ujędrnienie wynikające z akcji, z ich ukrwienia i detoksykacji. Dlaczego wersja jest ulepszona? Otóż Zoga Face nie respektuje zasady niemarszczenia skóry przy ćwiczeniach, co nie jest żadnym problemem, jeśli ćwiczenie jest wykonywane dość rzadko. Wtedy nic to dla naszej skóry nie zmieni. Natomiast jeśli tak, jak byłoby dobrze, będziecie ćwiczyć codziennie bądź parę razy w tygodniu dane ćwiczenie, to już tutaj naszą skórę można chronić i dlatego metoda yoga twarzy, która kompleksowo zajmuje się i mięśniami, i powięzią, ale też piękną skórą, jak najgładszą na jak najdłużej, wprowadza tutaj modyfikacje, a teraz przechodzimy do akcji. Słuchajcie, zaczynamy od początku. Pracując z lewą stroną twarzy, będziemy kierować wzrok mocno w prawo i również usta w prawo, czyli wzrok w prawo i usta w prawo. Już widzicie, że tu się marszczy. Więc co zrobimy? Przytrzymamy tutaj. Następny etap. Wzrok w prawo, usta w prawo, ale teraz kierujemy wzrok również w górę i usta też w górę, czyli wszystko działa po skosie. Czyli uwaga, tak, w prawo i do góry. I już tutaj wiele osób zmarszczy czoło, więc co robimy? Przytrzymujemy czoło i teraz śmiało ćwiczymy. Wzrok w górę, usta w górę po skosie. Cały czas maksymalizuj to napięcie, naciągnięcie drugiej strony. Kolejny etap, możemy zachować sobie przytrzymanie także czoła. Po skosie usta w dół i wzrok w dół. Pięknie. Kolejny dodajemy, już ostatni element. Przechył głowy na bok i w momencie, kiedy będziemy kierować wzrok i usta po skosie w górę, to odchylimy też głowę po skosie do góry. Dobrze? Uwaga, robimy w bok. I luźniutko. Te dłonie nie naciskają, nie ma w nich napięcia. To jest bardzo ważne. One po prostu delikatnie, na tyle tylko przytrzymują. Tutaj też nie ma napięcia, tylko tak, żeby wygładzić skórę. I teraz to samo w dół. Czyli mamy ten element przechyłu w bok, w dół wszystko i w dół buźka. I powrót. Warto powtórzyć parę razy na jedną stronę, na przykład 3 razy i potem przenieść się na drugą stronę. Miłego ćwiczenia miksu zogi z metodą yoga twarzy przez Y. Na zdrowie i dla piękna.